Dejwik, ja już mam tego dość, musimy jej to powiedzieć. Dobra. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną Daveson. Ale witam cię to najserdeczniej, Bulson. To jest Daveson Żeburlo. Pamiętajcie, on ma na nazwisko Żeburlo. Daveson Żeburlo. Dobra, Daveson, chodź, musimy jej to powiedzieć. Musimy jej to powiedzieć, bo... Czekaj, otwórz mi drzwi. Dzięki. To są bardzo... To jak... No nie! A patrz, jak się teraz... jak się teraz wykiwam. No, co zrobisz, guzik? Nie, czekaj. Nie, no nie, 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 ja wiem, co ty chcesz zrobić. A, i co? O ty! Nie ma tak łatwo, pa. O, a wow, ty... A kurde, widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? No dobra. W każdym razie, czekaj, bo zanim, bo ja zapomniałem o najważniejszej rzeczy, Boże, jak ja mogłem o tym zapomnieć. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ile łapek w górę? No 7000, no jak już powiedziałeś to. 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym będziemy super z Davesonem tutaj rozwiązywać problemy palionowe i nasze i tak dalej. Ale jeszcze poza tym, kto nie zostawi subskrypcji, powinien zrobić to w tym momencie i zostawić subskrypcję, ponieważ lecimy po 100 000 subskrypcji. A jeżeli już przy obserwujących jesteśmy, to ostatnio, a dokładnie wczoraj, wybiło mi 20 000 obserwujących na Instagramie, więc możecie wbić do naszej rodzinki instagramowej i być tam razem ze mną, ponieważ tam wrzucam story, wrzucam zdjęcia. Więc jeżeli nie masz Instagrama, to załóż i wbij tam, a jeżeli masz, to już powinieneś tam być. Dobra, chodź, lecimy do Emilii, powiemy jej to, co mamy jej do powiedzenia. Ja tylko się boję, jaka będzie jej reakcja, wiesz, ale to trudno. Nie, chodź. Spoko, Chillera i Utopia, chodź. To jest dobra dziewczyna. Czekaj, widzisz? Czekaj. Nie widzisz, że tu jest jakiś błąd fabryczny? Proszę naprawić, skoryguj. Proszę bardzo, skoryguj samodzielnie. Dobra, skoryguję. Chyba was powaliło jeden. Nie wiem, nie, kurde, mieczem ty od razu. Ała, ale co to? Ale co, dobra. Dlaczego mi tak robicie? W ogóle mnie nie szanujecie. Wiecie, co jest mi po prostu przykro, ale naprawdę. Czy ty, ale... Nie, zostawcie mnie, naprawdę. Pali mi się noga, a ty nie dajesz mi apteczki. Dlaczego no właśnie, co to jest za pomoc w ogóle? Pa, jaki ma basen, jej się woda nie wylewa. Widzisz to? A, opalasz się? A gdzie jest słońce? Nie interesuje się. On się opala w blasku księżyca. Patrz, ona ma nawet łzy. Patrz na jej skina, ma nawet łzy. Dlaczego? No tak, bo ja płaczę. Ej, co jest faktycznie? Czekaj, pokaż to. Nie, bo ja płaczę przez was, nie, zostawiam. Ale... To się stało. Ty, faktycznie, ale wiesz, jak to wygląda? Jak zmarszczki. Starzeje się. Dobra, w każdym razie, Emilia, musimy ci coś powiedzieć, wiesz? To jest bardzo ważne. Nie interesuje mnie to, co macie do powiedzenia. Siren Head jest tutaj, krowa Milki. To nieźle. Od kiedy jesteś krową? Dobra, nieważne, słuchaj, bo musimy ci coś powiedzieć. Tak się składa, że ostatnio byliśmy u ciebie w domku i znaleźliśmy tam kogoś. Pewnego delikwenta. Taki duży był. Napakowany mod taki byk i... No. Jakby ci to powiedzieć? Słodnie. Czekaj, Dejwik, jak my mamy to powiedzieć? Zdradzasz tosta? Co? Zdradzasz tosta? Dejwik, powiem ci mistrzowskie zagranie. Dlaczego? No dobra, dlaczego? Czekaj, idę. Co dlaczego? Idę za ciosem. Kto to był, dlaczego się nazywał mój chłopak? Aha, Grzesiek, Boże, to jest chłopak od Julki, a co? Tak, jasne, teraz tak wymyślasz, tak? On się nazywał mój chłopak, a nie Grzesiek. Nie, to jest... Co? To był mój chłopak, a nie Grzesiek. Chodź. Mieszkał i w twoim mieszkaniu. Czekaj, musimy jej to pokazać. A, to czekaj, chodź, idziemy tu. Ale już jak to chcesz to pokazać? No, pokażemy jej grup, nie? Jaki grup? Chodź. A, bo nie powiedziałem, ta? Czekaj. Bo tak się składa, że ten twój niby Grzesiek, ale tak naprawdę twój kochanek, że tak to ujmę, wziął mocny zamach nogą i se kopnął w kalendarz. Zabiliście chłopaka Julki. Nie będę ukrywał, że nie był to wypadek. To była zaplanowana akcja. Ej, bo ja drogi, ja tam nie zejdę teraz. Czekaj, jak nie zejdziesz? Załóżcie buty. Ja nie mam nic, mordeczko. Jeszcze raz mi to powiedz. Wierzę w twoje możliwości. Czekaj. Co ty zrobiłeś? Nie, ja Grzesiek kopnął w kalendarz. Jak widzisz, żyję. Czekaj, ale... A kurczę, dobra, już udało mi się wylądować. Chodź tutaj na dół.
No nie, way. To, ale nie, spokojnie, nie ma czym się przejmować. Ale to jest super cute. Umarł, czekaj, patrz, tu jest. Ale patrz, widzisz, jest RIP mój chłopak, a nie jakiś Grzesiek, więc... No właśnie, właśnie, więc to... Więc, czekaj, więc musimy... Jurka musiała o tym wiedzieć. I co ja mam jej teraz powiedzieć? Ale ona to musiała napisać, skoro wiesz mój co? Chłopak. Wiesz co, no nie chcę... Nie. Ale czekaj, no czekaj. Ona. Jak ona? Przecież my to... Aha, że to ona, no, może. Może ona już wie, może już wie, no. Ale wiesz, jeżeli nie wie, jeżeli nie wie, to... Nie żeby coś, ale tu jest jeszcze dużo miejsca. I może, wiesz... Ale to czekaj, no chodź, zobaczysz, bo on tam może spoczywa w pokoju. Dlaczego ty się do niego wkupujesz? Czekaj. Bo to jest pomieszczenie. Pokój jest, ale nie ma go jak spoczywa, więc... God damn. Ja nie wiem, co ja mam teraz jej powiedzieć, naprawdę. Nic jej nie mów, ona już to wie. Ja. No. Dowiedziała się już o tym, przecież widzisz tabliczkę? Mam przetrwane. Aha, no, no to widzisz. Nie, no my będziemy mieli, jak pójdziesz na policję, ale nie pójdziesz, nie? No ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie, bo niech idzie na policję. Ej, dobra, ale... Ej. Dobra, ale czekaj, to... Ale, czekaj, czy to jest od razu powód do tego, żeby się kłócić? To nie jest normalne, to nie jest normalne. Ej, ale dobra, dobra, ja wiem, że to nie jest normalne, ale czekaj, gdzie ty jesteś, Davidson? Wyciszono cię aktualnie, wyciszono cię, nie słyszę. Ale z policją się nie rozmawia. Nie, słuchajcie, zasłuchajcie, nie, to nie jest miłe w ogóle. Dobra, ale czekaj. Ała, no nie! Nie, i patrz, i ona mnie zabije, tu. Dobrze ci tak. Dobra, ale czekaj, bo musimy sobie coś wyjaśnić. Czekajcie, bo mnie zabiłaś i ja mi zajęło strasz... Ja nie będę nic z tobą wyjaśniać, słuchaj, po prostu to jest dla mnie oczywiste. Nie ufasz mi i tyle w temacie. Proszę, nie ufasz. Słyszysz, ale... Ej, zniszczyłaś mi klatę, oddaj. Oddaj pieniądze za nowe. Ale czekaj, czekaj, bo ona, patrz, co ona robi. Dobra, synek. Ulala, no to chyba nie będzie no, związku. No to sru. Ała, dostałem ciosa. Czekaj, proszę mnie nie bić, bo ja znowu zginę. Ale możesz się nie zbliżać do mnie? Czekaj. Nie ufasz mi. Ale czekaj, czy śmierć rzekomego Grześka jest powodem do kłótni? Tak. Czy, jak słuchaj mnie teraz, ale może mnie teraz usłyszeć, będziesz mi tak przerywał. Ale czy ty od razu musisz robić z tego tragedię? Okej, jesteś, dobra. No tragedię zrobić. Widzę, że ci na nim zależało, nie! A, Dewik! Dobrze ci tak, bardzo ci tak dobrze. Jak się rozsypał. Ale czekaj. Dobra, mi tak życzysz. Czekaj, Dewik. Możecie mnie teraz wysłać, czy nie? No dobrze, my nie rozmawiamy przecież już. Okej. Okay. No dobrze, no mów. Mów. Ale czy ty możesz mówić? Chciałam po prostu ci powiedzieć, wiesz, nie, że nie, mój drogi przyjaciel. No. Słuchaj mnie, po prostu, nie wiem, jakby nie było cię, ja ci robiłam miłosne niespodzianki, kurde. Naprawdę, robiłam wszystko, co ale czekaj, mocy. czekaj, a czemu mi tak się... Nie przerywaj mi teraz. Właśnie, dlaczego Dave nie dostał? Dobra, no bo to nie jest mój facet w ogóle. Ale dlaczego? W razie kontynuując, dobrze, czekaj, no wysłuchajmy jej, Ale czekaj, ale dlaczego nie dostałem niespodzianki? Robiłam ci miłosne niespodzianki ogólnie. Dwie niespodzianki zrobiłam miłosne. Nawet ich nie widziałeś, bo po prostu masz mnie w nosie. Ogólnie rzecz biorąc to po prostu, no nie wiem, ja się naprawdę totalnie ultra giga starałam być wspaniałą dziewczyną, ufałam ci i nie wiem, jak widziałam jakiekolwiek rzeczy, które są podejrzane, to mówiłam, że o, to na pewno nie tak i tak dalej. Naprawdę, nie wiem, zależało mi, a to takie, coś mi robisz? Zniszczyłeś mi dom, mordo. Rozumiesz to? Co ja zrobiłem? Wysadziłeś mi dom. Nie, to, ale to są oszczerstwa wobec mnie. O nie. Nie, ja nie będę pozwalał sobie tak pluć w twarz, okej? Okay? Ja nic ci nie zepsułem. Dobra, no jakby nie było. Ościk, ja się wyprowadzam. Dlaczego? Bo ja nie jestem akceptowany w twojej rodzinie. Nie, to czekaj, ale ja ci akceptuję. Ale ona mnie nie akceptuje. Jest mi po prostu przykro, wiecie? Ona mnie ale... nie akceptuje. Czuję się nieszanowana przez was. Ona mnie wyzywa. I jeszcze mi... Jesteście przez was nieszanowana. Dobra, czekajcie, bo my to musimy jakoś wytłumaczyć, bo ja już nie wiem, co się dzieje. Nie będzie przyjaźni, Tościk. Ja idę. Ale. Ja się wyprowadzam. Nie, Dewik, nie rób mi tego. Planetę o nazwie N. Dewik, nie rób mi tego. Na jaką. Na jaką literę? Na ny. Idę stąd. Nie no, Dewik, proszę. Wyprowadzam się. Pa. Nie, Dewik, dlaczego ty to powiedziałaś? I on teraz jak on, co... Dobra, nie inaczej. Obchodzi mnie dobra, to, czekaj, jak czekaj. Was, wiesz. Czekaj. Ale zanim pójdę, ty. Misia do piosenki.
Dlaczego? Oni smutni. Jeszcze jedną rzecz tutaj muszę zrobić. Przestań. Nie, ale... Idź, proszę cię, no przestań. No i dlaczego mi od razu niszczysz marzenia, no? Dlaczego mi niszczysz marzenia? Bo wy chcecie napisać wielki flag. No i widzisz, no i dlatego... No właśnie. Dobra, czekajcie, bo ja się zgubiłem, już ja nie wiem, o co chodzi. Co jest powodem naszych zmartwień w tym momencie, co? To, że mnie nie szanujecie. Ale nie, czekajcie. Ja chciałem podsumować informację. Rzekomo Grzesiek, zwany inaczej... Kopnął w kalendarz, no i po co drążyć temat? No właśnie, kopnął w kalendarz. Jakby... No nic, stało się. Było, minęło, tego nie cofniesz. Więc, no, nie wiem. Musimy się w tym momencie chyba po prostu pogodzić. Podajmy sobie rękę na zgodę. Co? Możemy? Aha, dobrze. Okej, czyli dalej się nie szanujemy, tak? Dobra. Nie, no wy mnie nigdy nie szanujecie. Aha, to była podanie... A dobra. Czekaj, nie ogarnąłem. Ale... A możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym Sirenheadem, bo ja dalej nie rozumiem. A, dobrze, już ci tłumaczę. Jakim Sirenheadem? Właśnie, jakim Sirenheadem? A, okej. Ja nie słyszałem. Ej, ale czy ktoś by mógł mi oświecić, o jakiego Sirenheada chodzi? Nie, no dobra, czekaj, wytłumaczmy jej, bo w sumie nie da się ukryć tego, że ten portal tu stoi. W każdym razie... Emilia, dlaczego tutaj jest jakiś portal? Właśnie, możesz nam to wytłumaczyć. Zdradzasz tosta? Czy to jest portal do twojego chłopaka drugiego? No właśnie. Ja nie mogę. Dobra, czekaj, wytłumaczmy tego Sirenheada. Ogólnie jest taki potwór, przenieśliśmy się w czasie do roku 2300, no i tam był Sirenhead ogólnie, nie? No i to tyle by było z tłumaczenia. Łaza! Dobra, jakby nie było. Jakby nie było. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijajcie do kanału, do Emilki i do Dave'a. Trzymajcie się, na razie, pa pa.